Kogo go zobaczyłem? Siemaneczko, ja jestem Wojtaszek. Ze mną tutaj mój pomocnik do odcinka. Dzisiaj wam pokażę trik, z którego korzystam w Photoshopie. I wstawiam takie zdjęcia na Instagrama. Jeśli nie widzieliście, to macie mojego Instagrama. Link w opisie, możecie zafollowować. To będzie nam potrzebne do tego triku. Aparat lub telefon. Ja tu mam aparat, w którym vloguję i nagrywam inne filmiki. No i statyw. Po co statyw, to zaraz wyjaśnię. Pierwszy krok do tego zdjęcia to po prostu ustawienie statywu i nie ruszania go. Dlaczego? Dlatego, że po prostu obraz nam się nie przesunął i jak będziemy to obrabiać w Photoshopie, żeby nam się to nie zepsuło. I musicie o tym zawsze pamiętać. Jeśli nie mamy nikogo do pomocy, żeby nam zrobić zdjęcie, po prostu dajemy samo wyzwalać i pamiętajcie, żeby ustawić w takich miejscach, żebyście nie nachodzili na danego siebie. No, na zdjęciu. No i co, że pokażę wam po prostu, jak to zrobić. Lecimy. Dobra, jak widzicie, zrobiliśmy już te trzy zdjęcia, więc praktycznie, no to co, musicie po prostu ustawić, jak widzicie, statyw ma być na miejscu, aparat też nie może być ruszany, w ogóle cały ten ma być zablokowany, nic nie może być ruszane. I co, no i teraz przejdziemy po prostu do Photoshopa, ja wam wszystko wyjaśnię, tylko teraz musimy z tego podwórka przenieść się do mnie, do pokoju, do mojego komputera, więc co, widzimy się. Magic. Dobra, jesteśmy w Photoshopie i pokrótce wam teraz wyjaśnię, jak zrobić to zdjęcie. Jest bardzo proste do zrobienia, po prostu wystarczy jakieś 2-3 minuty roboty. Zacznijmy od tego, że zgrywamy wszystkie trzy zdjęcia do Photoshopa, wrzucamy je, robimy sobie warstwę, wrzucamy te zdjęcia. Powiedzmy pierwsze zdjęcie, które chcecie mieć, zostawiacie je, resztę po prostu klikacie w ich oko, wyłączacie je po prostu i bierzecie, wycinacie obwód postaci. Wycinacie po prostu na przykład jakąś daną osobę, której zrobiliście zdjęcie. Możecie użyć dwóch rzeczy, na przykład znaczenia prostokątnego albo lasso wielokątne, ale bardziej polecam do wycięcia całej postaci. Nie musicie wycinać po tych, po obwodzie całym, tylko wiecie, lekkie gdzieś tam jakieś odstępy i po prostu wyciąć to. Później zaznaczacie, wchodzicie w pasek zaznaczanie, dajecie odwrotność, zaznaczacie gumką, wymazujecie i tak robicie dwa razy. Jeśli to zrobiliście, to po prostu włączacie później te zdjęcia i spłaszczacie obraz. Tak wygląda. Bardzo szybka edycja, bardzo proste. Za mną macie już skończone to zdjęcie. Możecie zobaczyć teraz tutaj. Bardzo ładne. Krzyżyk jest po prostu mega modelem. No. Jeśli wam się spodobało, zostawcie łapkę w górę. Zasubskrybujcie kanał. No i co? Trzymajcie się i do następnego.